Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Tym razem będzie to projekt zarządu. Proszę bardzo panią radną, proszę o przedstawienie. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany źródła finansowania zadania wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 12 Grzanów Prokocim do realizacji w latach 2012-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie korekty zadania pod nazwą rozbudowa Parku Aleksandry do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego polegającej na zmianie przez Radę Dzielnicy 12 źródła finansowania w 2013 roku zadania pod nazwą rozbudowa Parku Aleksandry kwota 50 tysięcy złotych z zadań priorytetowych na zadania powierzone pod nazwą modernizacja obwodu Jorda, Nowki, stworzenie zieleńców i skweru wraz z małą architekturą zgodnie z poniższym zestawieniem. Paragraf kolejny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych w dzielnicy 12 Grzanów Prokocim realizowanych w cyklu wieloletnim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? A co to zmienia, że nas zapytam tutaj, czy ja jeszcze rozumiem zmianę koordynacja zamiana finansowania? Dotyczy to tutaj, jeśli chodzi o punkt pierwszy, czyli realizacja inwestycji polegającej na budowie tak, chodzi tutaj o, po prostu o źródło finansowania. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? W takim razie poddaję projekt uchwały zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt zarządu został przyjęty jednomyślnie.